I tak, drodzy, chcę przejść teraz do rozważania Słowa Bożego, do myśli, które przynajmniej na początku również nawiążą do zagadnień, o których dzisiaj mówiliśmy, ale to tylko w tej pierwszej fazie, dlatego że tematem mojego dzisiejszego rozważania będzie Ogród Eden i świątynia. Ogród Eden, no to z tytułu tylko tego, że chcę na parę myśli zwrócić uwagę z Księgi Rodzaju, z drugiego rozdziału i wiersze od 9, 10 i później 12, no i 15. I czytamy tak. I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. I rzeka wypływała z Edenu, aby nawadniać ogród. Potem rozdzielała się na cztery odnogi. A dalej czytamy, a złoto tego kraju jest wyborne. Tam jest żywica, bdelium, kamień onyksowy. I jeszcze 15. I wziął Pan Bóg człowieka, osadził go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Drodzy, chcę dzisiaj w tym rozważaniu przyjrzeć się tym myślom, co znajdziemy wspólnego i jakie różnice między ogrodem Eden, tą wspaniałą rzeczywistością, w której człowiek został ustanowiony, a świątynią. Oto, drodzy, czytaliśmy tu, że no, ogród Eden jest piękny, prawda, doskonały. Można powiedzieć, że to, co ja przynajmniej każdy może z nas, gdy nieraz przeglądał takie dla dzieci książki, które służą im jako podręczniki do tego przekazywania tych prawd, prawda? Mamy tam zazwyczaj ilustrację ogrodu Eden. Ale to jest, drodzy, jednak wyobraźnia ludzka. Ktoś, kto rysował, to tak ładnie sobie wyobraził i tak to przedstawił. Jednak możemy być pewni, że ogród Eden o wiele jest wspanialszy, piękniejszy, i na pewno to wszystko, co z nim jest związane, nie jest w stanie nawet oddać tego tekst, którym czytamy ten opis, prawda? Ta piękna doskonałość, to jak to funkcjonowało, jak było nawadniane przez rzekę. To wszystko ukazuje nam doskonałość Bożą, idealną, która sprawiła, że wszystko bardzo dobrze funkcjonowało. Pan Bóg, jak czytaliśmy tam, dał drzewa, w zasadzie dwa, jedno drzewo życia, i drugie drzewo poznania dobra i zła. Te dwa elementy, drodzy, stanowią dla nas dość ciekawy opis, ponieważ drzewo życia oznaczało to, że człowiek miał dzięki Bogu życie wieczne, prawda? Adam z Ewą nie byli stworzeni, że będą żyć, nie wiem, 800, 900 lat, czy 930 jak Adam, i historia ich życia się skończy. Tak to nie miało wyglądać. Mieli żyć wiecznie. Mieli też tam drzewo poznania dobra i zła, bo Pan Bóg stworzył ich z wolną wolą, dał im możliwość wyboru. Prawda? I to drzewo było drzewem, którym oni zdeklarowali się, po której stronie stanąć. I tak, drodzy, możemy powiedzieć, że gdy rozważamy tą rzecz, to jest coś w tym ciekawego, dlatego że mamy tu również przedstawione w ogrodzie Eden szlachetne kamienie, złoto również. To wszystko, co wtedy było dostępne, a co dzisiaj niemalże jest ukryte przed człowiekiem, prawda? W podobny sposób, gdy patrzymy na świątynię, świątynia była tym miejscem, które było też w szczególny sposób również złotem i drogimi kamieniami tam również się znajdowały, więc to są pewne wspólne elementy. Ale, drodzy, jeszcze taka rzecz. Proszę zauważmy, że ta świętość ogrodu dawała gwarancję człowiekowi bezpieczeństwa, bo sam Bóg był tym, który codziennie mógł ich odwiedzać, codziennie mógł ich edukować, codziennie mogli pytać, rozmawiać i mieć ten bezpośredni, co jest bardzo istotne, mieć ten bezpośredni kontakt z sobą. To, co stało się później, niestety, drodzy, spowodowało, że ten kontakt bezpośredni już nie był, drodzy. Już nie było go. Już człowiek został pozbawiony możliwości bezpośredniej. Jednak Pan Bóg właśnie
polecił Mojżeszowi, bo polecił to Mojżeszowi. I ta myśl jest zapisana w 25 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej i 8 wierszu, gdzie jest napisane, że wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich. Proszę zauważmy, że są te dwa miejsca, gdzie Pan Bóg ma swoją obecność. Eden i świątynia. Eden, oczywiście miejsce doskonałe, gdzie człowiek jest, żyje jeszcze bez grzechu, i świątynia, w której ma możliwość spotkania się z Bogiem, ale już w innej rzeczywistości, bo jest to jaka rzeczywistość? Grzeszna już, prawda? Zaistniał grzech. Już mamy problemy na tym świecie. Już to nie jest to samo. My możemy to zauważyć, jaka różnica musiała być kolosalna, gdy Adam z Ewą zauważyli tą ogromną różnicę, prawda? Za chwilę przeczytamy sobie o pewnych jeszcze kwestiach i zauważymy, że no niestety zaistniała nowa rzeczywistość, ale Pan Bóg nie zrezygnował z tej stałej obecności. Gdybyśmy sobie, drodzy, porównali, wyobrazili sobie, gdy naród izraelski stacjonował, wędrując do ziemi obiecanej, wtedy jeszcze pod namiotami, prawda? Bo wtedy to jeszcze były namioty, świątynia była po środku, jako ten centralny namiot. No i to było to wszystko. Później mamy już Jerozolimę, która jest obwarowana murami obronnymi. I proszę zauważmy, jaka jest różnica. Tutaj mają obecność Bożą, gdy Pan Bóg jest z nimi, bo jest w postaci obłoku, w nocy w postaci słupa ognistego i z drugiej strony mamy Jerozolimę, która jest otoczona murem. W jednym przypadku cały czas przez wędrówkę nie zaznali żadnej szkody w nocy, gdyby mógł ich łatwo zaatakować jakiś wróg. Z drugiej strony mamy mury obronne, i mamy już co? Sytuację, w której oni spolegali jedynie na tym, że mamy świątynię, o czym pisze Jeremiasz. I świątynia i Jerozolima zostaje zdobyta. Później po raz drugi zostaje zdobyta w czasach Tytusa w roku 70, gdy również oni spolegali, że mamy świątynię. Nie zagwarantowało im to szczęścia, tak? Jak ta stała obecność w świątyni, gdy był jeszcze tylko namiot i nie było żadnych murów obronnych. Prawda? Możemy zauważyć, że ta obecność Boża, Jego błogosławieństwo i to, że ten naród mógł doświadczać tych wielu łask Bożych błogosławieństw, daje nam przykład tego, że jeśli nie ma Bożej ochrony, to człowiek nie ma nic. Prawda? Jeśli nie mamy tego, że Pan Bóg nas może ochronić, to cóż ludzie mają, drodzy, innego? Nie mamy nic poza tym. Ale teraz, drodzy, kontynuując nasze myśli, chcę sięgnąć do tego opisu, co stało się, gdy zaistniał grzech. Bo on jest, drodzy, dość istotny. Tam mamy drzewo życia, które jest drzewem, które później Pan Bóg musiał od człowieka zupełnie sprawić, żeby człowiek nie miał do niego dostępu. I oto, gdy Adam z Ewą zgrzeszyli, a byli przez Boga ostrzeżeni, czytamy od wiersza 9, 3 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej następujące słowa. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego, gdzie jesteś? A on odpowiedział, usłyszałem szelest twój w ogrodzie, zląkłem się, gdyż jestem nagi i dlatego skryłem się. Wtedy rzekł Bóg, kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, którego zakazałem ci jeść? Na to rzekł Adam, kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety, dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta, wąż mnie zwiódł i jadłam. W taki oto sposób, drodzy, mamy ukazane te pierwsze chwile, jakie zaistniały, ale również po grzechu, po upadku, ale również, drodzy, jest to pierwsza koncepcja sądu. Prawda? Bo przecież Pan Bóg tutaj w jaki sposób zaczyna z nimi rozmawiać i ta sprawa będzie decydowała o ich życiu albo śmierci. Przecież byli ostrzeżeni, prawda? Świątynia jest miejscem, gdzie grzesznik przychodził, Izraelita przychodził z barankiem i doświadczał czego? Przebaczenia, tak, pojednania z Bogiem, oczywiście, tego doświadczał. I teraz Pan Bóg w tym pierwszym
procesie, a również wiemy, że w świątyni nie tylko codziennie, ale raz w roku był ten szczególny dzień, dzień sądu, prawda, dzień pojednania. W ogóle władza sądownicza w Izraelu była skoncentrowana wokół właśnie świątyni. I teraz Pan Bóg, zauważmy, co chce uczynić. W tym opisie właśnie zauważamy, że Pan Bóg pragnie ujawnić przestępstwo i pragnie poszukać tego, żeby człowiek teraz mógł w jakiś sposób zorientować się w tej nowej sytuacji. Zauważmy, że Pan Bóg nie czynił wyrzutów Adamowi i Ewie. Mógłby powiedzieć tak, no coście najlepszego zrobili. Ostrzegałem was, mówiłem co będzie, a wy zrobiliście jak zrobiliście i teraz mamy konsekwencje tego stanu rzeczy. Nie, Pan Bóg, zauważmy, że poszukuje dowody, analizuje je już z postawy tutaj człowieka grzesznego, który już upadł. Człowiek oczywiście najchętniej co zrobiłby? Skryłby się to, co zrobił Adam. To jest, drodzy, to, co zaistniało z doskonałą naturą ludzką. Ellen White w książce Wielki Bój napisała, że przy zmartwychwstaniu, gdy Adam i ci pierwsi patriarchowie powstaną, oni będą zupełnie inni, bo będą znacznie wyżsi, prawda? Adam jako Syn Boży bezpośrednio doskonały, on znacznie będzie nas przewyższał. I on fizycznie nadal był taki, ale co się stało z jego naturą? Czytaliśmy, że zwala winę, prawda? Ewa również zwala winę. Żaden z nich nie chce przyznać i powiedzieć, tak, to zrobiliśmy źle. To jest właśnie efekt wyniszczenia przez grzech, drodzy. Doskonała natura, jaką Pan Bóg sprawił, spowodował jeden grzech, to, że stała się jaka? Zła, beznadziejna. I to jest, drodzy, nawet nie nowość, bo Pan Jezus mówi w jednym miejscu w Ewangelii, jeśli wy, będąc złymi, potraficie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski. Czyli wniosek jest taki, że nasza natura jest zła. Zła. Całkowicie. Całkowicie jest zła. Dlatego Pan Bóg chce ustalić fakty, drodzy. Proszę zauważmy, że ten proces, jaki jest tutaj, jest ciekawym procesem, że Pan Bóg stara się człowieka naprowadzić, aby miał jasność w kwestii popełnionego przez nich czynu, żeby nie byli zaskoczeni. Pan Bóg oczywiście, ktoś by mógł powiedzieć, że stał się grzech. Pan Bóg nie był zaskoczony, że grzech był, bo dał wolny wybór, więc nie mógł automatów nas stworzyć, ale wiedział i znał rozwiązanie z tej sytuacji. I dlatego człowiekowi umożliwił przyznania się do popełnionego czynu zabronionego. Umożliwić winowajcy wyznanie również winy. To było istotne, aby oni zrozumieli. Czyli w tym pierwszym procesie, drodzy, w tych pierwszych słowach, które Pan Bóg do nich wypowiada, widzimy, że wszystko robi, aby ci ludzie zrozumieli swój błąd. Aby mogli się do niego zbliżyć. Aby mogli szukać pomocy u kogo? U niego. Drodzy, to ta próba przeczekania gdzieś w tych zaroślach, przykryci zaledwie liśćmi figowymi, to niewiele dawało. I to nie było rozwiązaniem na długo, no bo wcześniej czy później trzeba było ten problem rozwiązać. Oni mogli, no nie wiem, godzinę, dwie, więcej, cały dzień, ale ile tam by gdzieś w ukryciu wytrzymali? To się już nie dało. Oni zauważyli, że jest ogromna różnica, prawda? Oni zauważyli co? Że są nadzy. Że to jest sytuacja, która ich strasznie dyskomfort sprawia. Jak się teraz z Bogiem będą mogli spotkać? A musieli, drodzy. Musieli. I dlatego też Pan Bóg w swoim wielkim miłosierdziu, zauważmy, że inaczej rozmawia z nimi, a inaczej z szatanem, tym, który jest architektem zła. Dla nich okazana jest jeszcze łaska. Szatan, oczywiście on ponosi pełną odpowiedzialność za to, że kusił i to, co Pan Jezus również powiedział, ja może ten tekst przeczytam według Biblii Gdańskiej, to jest Ewangelii Jana 14:30 i Pan Jezus tam powiedział o tym rozdziale, który tutaj jest również w 15 wierszu, który sobie przeczytamy. Może najpierw ten 3:15, żebyśmy już mieli tak po kolei, to jest ta kwestia, która nastąpiła. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Czyli jest całkowity rozdział, drodzy. Całkowity rozdział nastąpił.
I dalej teraz ten tekst właśnie 14:30 z Ewangelii Jana, ale ja tu przeczytam z przekładu gdańskiego. Już dalej z wami wiele mówić nie będę, albowiem idzie Książę Świata tego, ale we mnie nic nie ma, Pan Jezus powiedział. Nic nie ma we mnie. Zauważmy, co grzech sprawiał. Całkowity rozdział. Dwie drogi mamy. Drogę doskonałą i drogę, która prowadzi na zatracenie. Dwie drogi. I zaznaczył, że Książę tego świata nie ma ze mnie nic. Dlatego też, drodzy, zauważmy, że w tym pierwszym, w tej fazie sądu, która już jest ukazana w ogrodzie Eden, jest ukazana łaska Boża. Cudowna Boża łaska, która ratuje. Bo, drodzy, to, że Pan Bóg powiedział im, że umrą, prawda, jeśli zjedzą z tego drzewa, na pewno umrą, to nie powiedział, że będą tylko śmiertelni. Zresztą, co apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian w 6 rozdziale, wierszu 23? Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. To się nie zmieniło, jest śmierć. Ale dalej pisze, dalej, darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Czyli bez tego, drodzy, nie ma szansy. Jest śmierć. I dlatego też zauważmy, że w tej fazie widzimy, że Pan Bóg inaczej rozmawia z naszymi pierwszymi rodzicami, a inaczej rozmawia, inaczej do szatana już podchodzi, który jako sprawca zła, ten, który oczywiście jest ukazany w Piśmie Świętym jako ten, od którego wziął początek grzech, prawda, jest zupełnie w innym trybie. I Pan Jezus powiedział, że on nie ma nic we mnie. Nie mamy nic, co by nas ze sobą łączyło. Całkowita przepaść. Ale człowiek, drodzy, otrzymał już w ogrodzie Eden. I to można zobaczyć, że właśnie ogród Eden niejako łączy się tutaj nam ze świątynią, że to, co było później w świątyni, było również sprawą, która dotyczyła rozwiązania problemu grzechu. Bo, drodzy, dzisiaj ludzie próbują sobie nieraz przedstawić tak sprawę. Ja myślę, że wielu z nas tego doświadczyło na pracach ewangelizacyjnych. Czy nieraz się wam nie zdarzyło, że gdy komuś wręczaliście ulotkę, jakąś literaturę, to ktoś wam zaraz mówił, a nie, ja dziękuję, wie pan, ja jestem porządnym człowiekiem, jestem wierzącym, ja chodzę do kościoła, ja nie kradnę, niczego złego nie robię. Czy tak ludzie nieraz nie mówili? Nieraz się tak zdarza, prawda? Mi się to nieraz zdarzało, gdy nieraz człowiek chciał nawiązać z kimś kontakt, on mówi, nie, ja przepraszam, ja jestem porządnym człowiekiem, ja jestem uczciwy, ja nie ten. O czym to, drodzy, świadczy? Że jestem ktoś naprawdę taki doskonały, taki wierzący, jak jeszcze ludzie nieraz mówią, praktykujący, że tam powie jedno przykazanie, że nie kradnie, no to już wydaje się mu, że to jest już wszystko dobrze. Nie ma nic bardziej mylnego. Drodzy, jeżeli Adam z Ewą na samym początku, a zauważymy, jak bardzo ich natura została wyniszczona przez grzech, to jaka będzie moja natura, każdego z nas? To nie ma nic dobrego w tym. Jesteśmy grzeszni. I dlatego jedynym miejscem, w którym możemy znaleźć rozwiązanie, jest świątynia, prawda? I to Pan Bóg już w ogrodzie Eden im ukazał, że i z nimi rozmawiał i okazał im łaskę. W czym się, drodzy, okazała ta łaska, którą oni już mogli zobaczyć na samym początku? Chociaż, jak czytamy, było to trudne, bo przecież było powiedziane, że Adam, który od tej pory miał już pracować, też pracował w Edenie i tu, w tej nowej rzeczywistości, to jaka ta praca już była po grzechu? Tak, w pocie czoła, trudzie znoju, to już nie to samo, drodzy. To już jest inna praca. To już nie jest to błogosławieństwo i ta radość, satysfakcja, jaka była w ogrodzie Eden. To jest już inna praca. Inna rzeczywistość. Ale jak czytamy w wierszu 21, i uczynił Pan Bóg Adamowi i żonie odzienie ze skór i co zrobił? I przyodział ich. To odzienie jest, drodzy, bardzo adekwatne do tego, co w Starym Testamencie było, czyli do składania ofiar. Ponieważ oni utracili tą szatę, nie mieli co, czuli się skrępowani źle, Pan Bóg im dał odzienie, które już gwarantowało jakiś komfort chodzenia, prawda, że już nie byli skrępowani. Ale o czym to świadczyło? Chociaż Biblia tego niby nie wspomina. Ale o czym to świadczy? Ktoś musiał, właśnie. Musiała zostać już przelana krew. Niestety, drodzy,
Stało się, teraz mieli nad czym się zastanowić, prawda? Łatwo to było tak posłuchać tego podszeptu, zerwać ten owoc. I co, jakie następstwa, drodzy, z tego powodu? Jakie konsekwencje? Duch proroctwa nam, drodzy, pisze, że w Książce Patriarchowie i Prorocy, że to był straszny szok dla Adama i Ewy. Jak oni widzieli tą przyrodę, już to już było nie to samo. Więdnąca przyroda, prawda, przemijanie, ta krew, która była przelewana. A w końcu, gdy zobaczyli krew przelaną swojego umiłowanego syna Abla, a mordercą był kto? Jego brat, Kain. Przecież oni, nawet myśląc o tym wypełnieniu tej wspaniałej obietnicy z 15 wiersza, to myśleli, że być może to jest on, ten właśnie potomek, który będzie tym, który sprawi ten, urzeczywistni ten plan zbawienia, prawda? Okazało się, że Kain poszedł zupełnie w innym kierunku, stał się mordercą. To musiało być, drodzy, dla nich potworne. Gdy sobie uświadomimy jedno nieposłuszeństwo, jeden grzech, do czego doprowadził. Ellen White w książce Droga do Chrystusa przedstawia to, porównując do śluza, prawda? Czyli coś, co zamyka, i jeżeli zbiornik retencyjny, prawda, czy gdzieś rzeka, nie, żeby nie wezbrała, no to jest zamykana i w ten sposób jest bezpieczne dane miejsce. Ale jeżeli jest powódź, powiedzmy, czy inne, czy wał się przerwie nawet, to wtedy następuje zalanie. I tak stało się, gdy zaistniał grzech. To tak jakby te śluzy zostały gwałtownie, czy wał rozerwany, i grzech od razu zalał cały świat. I to się stało. Ale, drodzy, myśmy czytali, że Pan Bóg uczynił odzienie ze skór. Właśnie ono adekwatne było do ofiar. Dlatego, że ofiary z baranków, no cóż, miały być czynione, ale one nie zbawiały same w sobie. Ale one były, jak to się nieraz określa, cieniem tej przyszłej rzeczywistości, że w przyszłości baranek przyjdzie, baranek, który jest przeznaczony przed założeniem świata, przyjdzie i złoży swoje życie w ofierze. O to właśnie chodziło. I tutaj, drodzy, dostrzegamy wielką Bożą łaskę i miłość, prawda? To, że Pan Bóg w wspaniały sposób, można by powiedzieć, chce zaoferować tą doskonałą sprawiedliwość, o której przeczytamy sobie teraz w 22 rozdziale Ewangelii Mateusza. To jest przypowieść o uczcie weselnej. I ta przypowieść, drodzy, podzielona jest jakby na dwie części. Tą pierwszą dzisiaj może nie będziemy czytać, bo ona mówi nam o tym, że byli, że król wyprawił wesele własnemu synowi, zaproszeni byli goście, no oni niektórzy nie chcieli, innych nawet sług znieważyli, pozabijali, ale ta ważna rzecz jest tej drugiej, którą dzisiaj podkreślimy. I oto czytamy, że w 8 wierszu i kolejne: wtedy rzecze sługom swoim, wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i sala weselna napełniła się gośćmi. A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną i rzecze do niego: przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu nogi, ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. To, drodzy, przypowieść, która nie chce nam ukazać, że ktoś się znajdzie w niebie, a potem zostanie stamtąd wyrzucony. Nie o to chodzi w tym, ale ukazanie, że nie można być w czym, drodzy? W tym, co człowiek miał, tych liściach figowych, czy nawet już później odzienie ze skór, które nie wystarczy. To, co człowiek miał, tą szatę sprawiedliwości, ta szata musi zostać przywrócona. I oczywiście Pan Bóg chce, abyśmy tą szatę ponownie mieli, chce nam ją ponownie dać. A więc ona jest nieodzownym elementem powrotu do tej rzeczywistości, z której wyszliśmy. I jest, drodzy, pewna piękna obietnica. Czytaliśmy tam, ja jeszcze raz może ten fragment dla porównania, powrócę do niego, że Pan Bóg człowieka odprawił, prawda, z ogrodu Eden. Jeszcze raz go wrócę, żeby go połączyć z tą myślą, którą za chwilę przeczytamy.
To jest ten 23, 4 wiersz. Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. Tak wygnał człowieka na wschód od ogrodu Eden, umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia. Ale teraz porównajmy sobie z Księgą Objawienia, jaką tu mamy obietnicę. I tu będzie drugi rozdział Księgi Objawienia i wiersz 7. To jest list do zboru efeskiego. Ale jako, że te prawdy zawarte w tych listach do zborów mają uniwersalne znaczenie, bo wiele z nich ma w podsumowaniu, kto ma uszy, niechaj słucha, prawda? Czyli to jest do wszystkich nas w szczególny sposób. Każdy z tych zborów, on tylko istniał w jakiś sposób w rzeczywistości, w czasie, którym istniał w historii, ale rzeczywistość jest taka, że dla każdego z nas również w sposób duchowy jest to przedstawione. I tu jest zawarta myśl taka w 7 wierszu. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. To ciekawe, prawda? Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. O jakie drzewo tu chodzi? To jest właśnie to drzewo, prawda? To drzewo, które było. Tam czytaliśmy, że Pan Bóg ten dostęp zabronił, nie mieli możliwości, tutaj otworzy. Tu jest piękna obietnica o dostępie, prawda? Że zwycięzca otrzyma ponownie dostęp do drzewa życia. Ellen White to napisała, że nasza natura to nie jest coś, co my w sobie sami możemy jakoś dokonać tej doskonałej naturze. Ale jest to cudowny dar łaski Bożej, który umożliwia nam osiągnięcie tego stanu, z którego wyszliśmy z raju. A więc z raju utraconego do raju odzyskanego. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Cudowna, drodzy, obietnica. Wspaniała prawda. Niech będzie to przedmiotem naszych rozmyślań, naszej modlitwy i niech Pan Bóg nam w tym błogosławi i obdarzy nas swoim błogosławieństwem. Amen.